Marcin Rzewłakow, ekspert telewizji publicznej, który dziś komentował spotkanie rewanżowe. To co, chyba Kac przeważa nad wielkim spotkaniem, jaki Legia rozegrała przez kolejne 82 minuty, bo te pierwsze 8 to wyłączam całkowicie. Myślę, że każdy kibic chce o nich zapomnieć. Czy Kac, to chyba nie. Bardziej żal i takie troszkę rozczarowanie, bo naprawdę no, byliśmy blisko. To, o co Legia postarała się w pierwszym meczu, było naprawdę dużym komfortem. Przywieźć stamtąd bramkowy remis, dodatkowo uzyskać tą świadomość, że tą Stiałę też można przechytrzyć, że z tą Stiałą też coś można ugrać. To wszystko powodowało, że tej wiary przybyło. Ja naprawdę po drugiej połowie pierwszego meczu uwierzyłem. Dzisiaj ten początek, te pierwsze 10 minut tak naprawdę chyba spowodowało, że legioniści troszkę się zblokowali. Ten nakreślony plan momentalnie trzeba było odstawić i obrać scenariusz, o którym tak naprawdę żaden chyba z legionistów nie myślał. No, dwie bramki po 10 minutach, boję się, że na stadionie nikt się tego nie spodziewał. W takich ciemnych, czarnych scenariuszach ten jeden stracony gol mógł gdzieś komuś przyjść na myśl, natomiast dwie bramki w 9 minut to było naprawdę zabójcze. Słuchaj, te 9-10 minut właśnie zdeterminowały, tak jak mówisz, całą strategię Legii. Jaka była ta strategia twoim zdaniem na te pierwsze minuty od początku? Jak legioniści mieli zagrać? Bo my nawet nie zdążyliśmy się o tym przekonać. Te dwa ciosy zabolały od razu i trzeba było wszystko wywrócić do góry nogami. Mi się wydawało, że... Znaczy ja tak odczuwałem, że... Legia w tym momencie musi zagrać przede wszystkim uważnie i bez żadnego błędu z tyłu. Nieważne, czy te akcje ofensywne będą miały miejsce, czy to się będzie zazębiać. Chodziło o to, żeby nie oddać tego środka pola i żeby w tych pierwszych 15 minutach nie przytrafiło się coś, co wprowadzi w szeregi legionistów nerwowość. Ja tak to jako piłkarz odbierałem. I tak chciałem, żeby ten mecz się ułożył. No, skończyło się zupełnie inaczej. I tak jak czasem siła taktyki działa, tak tu no, taktykę trzeba było odrzucić po 10 minutach i na boisku wymyśleć coś, co przywróci jeszcze nadzieję na drugą połowę. Po części się udało, ale wydaje mi się, że Stiała dzisiaj była dojrzalszym zespołem i udowodniła swoją wyższość nad Legią Warszawa. Chociaż legionistom nie mogę odmówić woli walki, zaangażowania, chęci zmiany tego, co widzieliśmy na boisku i tak naprawdę zostawienia ogromnej ilości zdrowia do 90 minuty. Łatwo jest wskazywać winnych błędów indywidualnych, tego nie róbmy, raczej skupmy się na tym, kto zaskoczył Cię na plus, bo sądzę, że takich piłkarzy było kilku. No, przede wszystkim Kuba Kosecki. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że zaskoczył mnie na plus. Generalnie Kuba Kosecki, on czasem może irytować swoją taką upartością i dążeniem do tej swojej jedynej akcji, ale wydaje mi się, że dzisiaj właśnie to było potrzebne. I to Kuba Kosecki był tym pierwszym zawodnikiem, który dał sygnał. Ja się nie boję, mimo tego, że jest 2-0, ja próbuję coś zmienić. Mało tego, jeszcze zarobili Rumuni w sumie 3 żółte kartki na nim. Dokładnie. Drugim zawodnikiem był Radowicz, natomiast Radowicz no, nie schodzi z pewnego poziomu. Dla mnie jest to zawodnik, o którego opiera się ofensywa Legii. To on jest tym zawodnikiem, który decyduje, czy będziemy kierowali piłkę na skrzydła, czy ta piłka powędruje bezpośrednio do napastnika. To jest zawodnik, który potrafi utrzymać się przy piłce, który potrafi odwrócić się z piłką w stronę bramki, którą Legia atakuje. Więc wydaje mi się, że Radowicz tak samo stanął na wysokości zadania. Brakowało mi troszkę Iwicy w Dorliaka. Jednak tutaj te straty i... Myślisz, że ten błąd go nie przytłoczył i nie wpłynął na jego dalszą postawę w dalszej części meczu? Na pewno odbił się jakimś echem, natomiast no, jest to na tyle doświadczony zawodnik, że powinien się po tym otrząsnąć, ewentualnie nie pokazywać, że tak naprawdę to go jakoś w jakiś sposób przejęło. Pozostali zawodnicy, Bartek Bereszyński, za tą zaciętość, upór. Natomiast czego mi troszeczkę zabrakło, to tego elementu czystego piłkarstwa. Tutaj wydaje mi się, to było dzisiaj bardziej po stronie Stiały Bukareszt i dlatego ten remis jest szczęśliwszy dla Rumunów niż dla Polaków.